Finansowego życia wzięte. Porady Zbigniewa Karasia sponsoruje firma US Financial telefon 847 636 5500 Witam w kolejnym odcinku z finansowego Życia Wzięte. A większość z nas y, mniej więcej zna sprawy związane z inwestowaniem w nieruchomości. Albo większość z nas wydaje się, że zna sprawy związane z inwestowaniem w nieruchomości. Ale tutaj mylimy troszeczkę pojęcia, bo kupowanie nieruchomości dla nas siebie, dla, dla, nas, dla, dla nas samych jako rezydencję, to jest inna para kaloszy. A kupowanie nieruchomości, które mają nam przynosić dochód, jest, jest inna. Także tutaj warto to wszystko rozdzielić, dlatego że, że często właśnie robi się błąd, że traktujemy. Powiedzmy a, jedną dziedzinę tak jak drugą, a, a potem y, musimy cierpieć. A wiadomo, że y, inwestycje w nieruchomości dają nam benefity podatkowe a, y, i również dają nam możliwość. Appreciation, czyli przyrostu wartości, bo nieruchomości mają tendencję do zwiększania swoich, swojej wartości w czasie, czyli kupujemy taniej, za jakiś czas ta wartość, już, ta nieruchomość już ma większy czas. Ale największy, największy benefit właśnie z inwestycji w nieruchomości to jest, to jest leverage, czyli to jest możliwość używania pieniędzy innych ludzi na Kupno nieruchomości. Czyli jest taki popularny skrót OPM: Other People's Money. My możemy mamy jakąś tam sumę, dopożyczamy tam powiedzmy pięć razy tyle, czy 6 razy tyle i inwestujemy w nieruchomość. Oczywiście musimy zwracać na to uwagę, że jeżeli pożyczamy pieniądze, to ta nieruchomość musi przynosić wystarczająco dochodu, żeby. Spłacić tą, tą pożyczkę. Ale tak to jest zrobione, że w większości przypadków to się dzieje. I teraz, teraz powiedzmy, jeżeli mamy małą sumę pieniędzy, Inwestujemy powiedzmy mniej, możemy mniej dopożyczyć. Zaczynamy, powiedzmy, z, małej, z małych pozycji, jeżeli powiedzmy, już tam nam się to wszystko rozwija, możemy zainwestować więcej i tak dalej, i tak dalej. Także, także tutaj powiedzmy ważne jest tylko to, żeby wiedzieć, żeby, żeby wiedzieć, jak znaleźć nieruchomości, które mają sens, a żeby wiedzieć również, a odróżnić dobry, dobry deal od złego dealu. Przede wszystkim jest taka, jest taka zasada 110 Zasada 110 3, zasada 110, 3 Na każdy dom, który kupiliśmy, po, powiedzmy, powinniśmy obejrzeć około 100 domów, na 10 z tych 100 domów złożyć ofertę. Mieć zaakceptowane co najmniej trzy oferty i z tych trzech ofert wybrać jedną, kupić jedną. Czyli to nie jest tak prosto, że o, dobry agent nam powiedział, o to kupuj, bo to już trzeba na tym". No. Tutaj jest dłuższy proces. To wszystko musi mieć, musi mieć no, sens. Przede wszystkim trzeba warto rozpoczynać. Od, 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 od małych nieruchomości. Dlatego, że wiadomo, że jeżeli, szczególnie jeżeli coś zaczynamy, robimy błędy. Dużo łatwiej jest, jeżeli zrobimy błąd na małym dealu, bo ten błąd zwykle jest wtedy mniejszy. Wtedy, nawet jeżeli zrobimy ten błąd, często ten błąd da się pokryć potem z zarobków, które nam to przynosi. Kolejna rzecz. Warto operować wokół y, miejsca, gdzie mieszkamy wokół własnego domu. Po pierwsze, znamy y, tą okolicę lepiej, y, znamy y, ceny, znamy y, powiedzmy, jaka jest przyszłość, w, jak, w jakim kierunku idzie rozwój. Y, również, jeżeli trzeba dojechać, to mamy ten, ten lepszy y, zasięg. Y, oczywiście, musimy ustalić tak zwany cash flow y, jak tylko się da najszybciej. Cash flow czyli oczywiście. Mówię o pozytywnym cash flow, czyli jeżeli mamy już tą nieruchomość, to ta nieruchomość musi nam dawać dochód na czystą. Często jest, często oczywiście w takich przypadkach, jeżeli nieruchomość, którą kupiliśmy i przynosi nam dobry dochód, w miarę dobry dochód, to ją trzymamy, nie sprzedajemy. Chyba, że zyskała na wartości tyle, że możemy ją sprzedać z, z dużym zyskiem i możemy zainwestować, możemy zainwestować w większą nieruchomość, czy w więcej nieruchomości. Także tutaj warto o tym wszystkim pamiętać. Oczywiście trzeba pamiętać o, o tym, jak rozróżnić ten dobry, dobry deal od, od złego dealu. Warto patrzeć na sprawozdanie finansowe. Jeżeli kupujemy, zamierzamy kupić dom, warto. Do, przeanalizować tak zwaną pro, proforma. Proforma to jest rodzaj takiego statementu finansowego, który nie jest w danym momencie prawdziwy. Proforma daje nam statement finansowy czasami bardzo różowy. Ale, co by było gdyby? Albo, jakie są możliwości? Powiedzmy, że patrzymy na budynek, którym renty są bardzo niskie, ale okolica płaci dużo więcej. Także jest możliwość podwyższenia rentów. Patrzymy na budynek, który powiedzmy ma wartość taką, ale parę rzeczy zrobionych na zewnątrz, parę tam dolarów włożonych w różne rzeczy może nam dramatycznie podnieść wartość i to proforma nam daje, skąd możemy proformę dostać, jeżeli my, powiedzmy pracujemy z dobrym agentem realnościowym, no to ten powinien być w stanie nam wygenerować coś takiego, jeżeli nie, Generalnie, Proforma jest, jest, jeżeli robimy, znaczy kupujemy investment property, Proforma jest zwykle załączona, ale jeżeli nie, no to trzeba to w jakiś sposób wygenerować samemu nawet, albo przy pomocy powiedzmy jakichś tam specjalistów, żeby wiedzieć, na co, możemy, na co możemy liczyć. Także powiedzmy, jeżeli mamy tak zwany balance, czyli mamy aktualne wartości, aktualne podatki, aktualne ubezpieczenia, aktualne remonty, aktualne pożyczki i tak dalej, to jest to, co jest dzisiaj. Oczywiście to też jest ważne, bo jeżeli coś patrzymy nie ma sensu, to nie ma sensu, ale jeżeli proforma nam pokazuje, że jest duża szansa w tym, to warto się takim Taką nieruchomością y, zainteresować. Y, warto y, otoczyć się ludźmi, którzy po, po, pomogą nam y, pomóc, zrobić takie, takie, analizy, takie analizy. Warto mieć specjalistę podatkowego, warto mieć dobrego agenta, warto mieć adwokata. Y, także y, oczywiście ludzi, do których możemy mieć zaufanie. To znaczy, że żenimy się z nimi. Y, 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 po prostu, jeżeli w jakimś momencie y, coś się nie zgadza, bie, szukamy kogoś lepszego. Y, Godzinnego. Oczywiście często naj, naj, takim największym problemem jest w, tym, w tych całych inwestycjach to, że my mamy w sobie taką bojaźń, że stracimy, bojaźń, że przegramy, bojaźń, że zrobimy zły ruch. Wielu, wielu z nas mówi, o a ja nie chcę tam czyścić czyjejś ubikacji, nie mam pieniędzy, nie mam czasu, a real jest, pamiętasz, 2008 rok, za, za zbyt ryzykowne, a co jeżeli stracę pieniądze? No cóż, to są tylko wymówki. Dla mnie, ci, którzy mają tego typu wymówki, po prostu mają... Z Swoją edukację finansową na zbyt niskim poziomie. Zwykle są to albo niewyedukowani, szczególnie w real estate, albo po prostu leniwi, albo boją się powiedzmy, straty, albo wszystko naraz. Także wiadomo, że, że każda inwestycja zawiera jakąś, jaką, jakąś porcję ryzyka, ale jeżeli przygotujemy to dobrze, jeżeli przeanalizujemy wszystko, to mamy dużo powiedzmy, większe możliwości żeby wystartować prawidłowo, żeby, żeby, odnieść, żeby odnieść sukces. Jeden z, z moich znajomych ma takie dwa powiedzenia. Jedno to jest a każdy chce iść do nieba, ale nikt nie chce umrzeć. Każdy chce iść do nieba, ale nikt nie chce umrzeć. Coś za coś. Okay? Drugie powiedzenie, wielu ludzi startuje dopiero wtedy, jak już jest zielone światło. Wszystkie światła są do przodu. Proszę, jak już jest zielone światło, to znaczy, że już wszyscy są na rynku. To już nie kupujemy staków na giełdzie, jak, jak giełda bije rekordy. Kupuje się wtedy, kiedy jest czerwono, wtedy, kiedy jest, jak niektórzy mówią, kiedy jest krew na ulicach. Także podobnie jest z nieruchomościami trzeba popatrzeć, jak jeszcze jest Czerwone światło, i znaleźć to. To, co możemy pocelować i, i odnieść wtedy, wtedy sukces. Także niekoniecznie życzę wszystkim umierania, żeby pójść do nieba, bo bez, pójść, można mieć też niebo na Ziemi, ale pod warunkiem, że się zrobi prawidłowe ruchy, dobrze przeanalizowane, z dobrym, w otoczeniu dobrych. Więcej informacji na tematy finansowe i nie tylko w polonijnej gazecie internetowej www.meritum.us.